Czym się dzisiaj będziemy zajmować? Na samym początku bierzemy tutaj naszego nekromantę na warsztat. Będziemy chcieli jeszcze wbić trochę leveli. Mamy event epicki. Coś tutaj poklikać, jeszcze sobie podekspić postać przed legendarnym lożkiem. I tym się głównie zajmiemy. A potem standardowo aweczka, jakieś inne rzeczy. A w międzyczasie co jakiś czas będę robił giveaway'a i rozdawał kodzik. Tak jak mówię, poleciała nam naprawdę dobra broń wczoraj ze sklepu, więc brońkę już mamy wymienioną tak naprawdę. Tu jakieś buciki, ale to na razie się wstrzymam. Na razie zmienię broń i poubijamy to, co możemy poubijać. 8% runka może na razie być. Aha, muszę w ogóle zacząć ulepszać itemki, bo dużo osób mnie pyta, czemu nie ulepszam itemków. Jak dzisiaj sobie powymieniam na tym evencie epickim, to może jakieś poulepszam tam. No razy 5, coś koło tego. Dobrze, czyli tak, tu odzyskujemy klejnocik w ten sposób, cyk. I lecimy w lożki, po prostu lecimy w lożki, nie zastanawiamy się. Dzisiaj mi się nowa strefa mroku odblokowała, także myślę, że to dość łatwo ubijemy. Lecimy, lecimy, strefa mroku, tylko brońka na razie wymieniona, zobaczymy jak nam to pójdzie. Na tego w ogóle przed zmianą broni miałem prawie 20%, bo sobie już sprawdzałem przed streamkiem procenty. Także no on powinien, dokładnie, paść dosłownie w moment, także gicior. Mamy coś takiego, to możemy od razu rozmontowywać. Mamy tutaj dzisiaj event kowala również, więc na pewno się przyda. Lecimy dalej, czarny upiór, first try, zobaczcie jak to leci. Teraz mamy dragora mrozu, również poleci bardzo, bardzo łatwo mam nadzieję. Na jakimś magusiu się pewnie zablokujemy. No chyba, że wydamy, nie wiem, 50 grzybów i nam nie padnie, to wtedy sprawdzę procenty. Ale na razie to idzie naprawdę dobrze. Pierścionek plus 30, niby do przebrania, ale... Zobaczmy jak to u Mariuszka wygląda, również plus 30, wymienimy mu. Jeżeli połączą dużo światów, a sporo tych światów łączą, to faktycznie te rankingi się mogą strasznie popierdolić. Jest syf, dokładnie, tak jak Damlo napisał. Ale wydaje mi się, że minie kilka dni i to się wszystko unormuje, nie? Po prostu no kwestia czasu, żeby tam każdy wbił na swoją pozycję. Zresztą to też różnie bywa. Różnie bywa, dlatego że tu mamy coś dla Woja. Oj, mamy punkty życia 3. To sobie damy od razu na swoją postać, żeby potem nie szukać głupio. Tu plus 28, możemy podmienić. Co niektórzy na przykład robią tą taktykę, że się rozbierają i specjalnie spadają w rankingu, żeby dostawać więcej golda z ataków na ręce, tak jak to robi Strider na przykład. Także no mówię, zależy na kogo się trafi. Mikeson, dlatego że ilość grzybów u mnie nie jest niczym istotnym. Ja jestem oficjalnym partnerem Shakes and Fidget. I po prostu u mnie grzyby służą do tego, aby tworzyć content dla was. I nie ma znaczenia, czy mam ich dużo, czy mam mało. Po prostu nie jest to istotne, a gdy mam je odkryte, to jest masa wiadomości. O Jezu, ile on ma grzybów. Skąd masz tyle? Daj trochę. Rozumiesz, o co chodzi. Matko, ile dzisiaj pytań? No dzisiaj jest dużo pytań, dzisiaj jest dużo osób na streamie, dzisiaj są dymy w chuj, przepraszam oczywiście z bomby, jak nie odpowiem komuś na wiadomość albo coś, zwłaszcza teraz, gdy się skupiam na klikaniu tutaj lożków, punkty życia 2, to jest mało, na naszym nekromancie, no ale mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra, to możemy w sumie podmienić, pyk, odzysk klejnotu, lecimy dalej, wieżyczka, czy tu nam jeszcze padnie kolejny, mam nadzieję, że tak, pozdrowienia od Patrycji i Konrada. Pozdrawiam, pozdrawiam również, pozdrowienia od Patryka i Karoliny. O, nawet nasze imiona się tak samo zaczynają. Ale kurwa jaja. Pan Kądziu, pozdrawiam cię serdecznie. Lecimy dalej. Wojownik. Plus 31. No, podmienimy, niech będzie. To nam daje dość dużo. Lecimy dalej. Daj trochę, no właśnie. Jak działają te dropy? Y. Wchodzisz sobie w ustawienia gry, wchodzisz sobie w zakładkę konto ogólne Shakes and Fidget, łączysz konto, zjeżdżasz na dół, łączysz konto Discorda, łączysz konto Twitcha z ogólnym kontem Shakes and Fidget i oglądasz na przykład mój stream i dostajesz dropy, czyli jakieś tam specjalne nagrody na swoje konto. Okej, tu już wieżyczka na razie nie idzie, tornadko nam na pewno jeszcze pójdzie, to od razu możemy do kotła. W ogóle ja tutaj muszę nafarmić golda, to też swoją drogą, bo zapomniałem odłożyć na to przebieranie. Więc za bardzo byśmy się nie przebrali, także na razie to klikanie nam służy, powiedzmy, żeby tego golda nafarmić. Mamy 270 level, holy shit man, jak to idzie? 400 osób obaben? No. Wszyscy na grzybki czekają. Nie no, chyba mam jako jedyny streama, kto ma dropy z Shakesa, więc to też na pewno dużo daje. Update wagi, nie wiem ile ważę, ważyłem się chyba dzień temu albo dwa dni temu i ważyłem 74 kilo. Nie ważę się codziennie. W sensie ważyłbym się codziennie, ale mam zakaz.
Więc się będę ważył tak co tydzień jakoś. Pozdrawiam cię, mały. Po prostu z Gredek nie chcę, byście mieli ból dupska? Nie, to nie chodzi o to. Jakiś sparing w wadze 70 kilo? Nie, ja nie biję widzów. To widzowie mnie biją, jak mnie spotkałem na mieście. Także nie, nie. Nie sparujemy, wariaty. Bartolini, nie spamuj, bo jak będziesz spamował, o której rozdawanie grzybów, ty myślisz, że co, że ja mam kurwa rozpisane na streama godzina 18.36, rozdaję grzyby, potem 18.48 i tak dalej, nie wiem o której. Co jakiś czas będą rozdawane, a jak będziesz spamował, to dostaniesz bana i w ogóle nie wygrasz. Także daj spokój. Ile procent masz na klaserze? 83 jakoś? 82,70. On ma sparingi z Karolinką w domu. Nie będę nic mówił. Nie, nie, to później, to później. Iczek, no tak z 20% wypadałoby mieć. Dobra. Troszkę nam, o kurde, ile nam się w ogóle golda uzbierało. Tu mamy Magusia. Do kolejnego woja chyba powinno to iść. Wiesz, z czego się śmieję? No dosyć mało, face. Dosyć mało, face. Na tym levelu powinieneś mieć tak 75-80%. Czy pijesz coś dzisiaj? Nie. Mam trzeźwy grudzień. Trzeźwy grudzień oznacza, że nie piję alkoholu. Dobra, to nam już nie chce paść. A, ja miałem w ogóle portal ubić i wam pokazać portale. No i właśnie to jest to, widzicie. Jest rozpierdol na streamie. Dużo osób o coś pyta, ja nie ogarniam, co się dzieje. I nie robię, i robię głupoty. Robię głupoty. A ten portal powinniśmy ubić na samym początku, żeby po prostu mieć wyższe procenty w lochach. Pokażę wam przy okazji portale, które w międzyczasie poubijaliśmy od ostatniego nagrania na YouTubie. Lecimy dalej z portalem. Chyba musisz częściej grzybki rozdawać. No niestety takie okazje zdarzają się, no raz na jakiś czas, nie? Kolejny większy giveaway na... A może będę robił codziennie giveaway? Będę musiał przekalkulować, czy mi się to opłaca. Ale to nieprawda, ziomeczek, że wygrają same randomy z zagranicy. To, że się akurat pierwszy taki trafił, przecież tu jest większość Polaków. Tego teraz oglądamy. Nie, osiągnięć nie mam wszystkich zdobytych na żadnej postaci. Natomiast 100% klasera mam na zabójcy i na Magusiu. No i ten dzisiejszy portal dobity. I dobrze, i może od razu odpalę SF Toolsa, żeby już tutaj sprawdzić procenciki. Czy my coś jeszcze możemy ubić, czy lecimy w to przebieranko. Kapelusz gadki 8% się nie opłaca bić, smoczy skarbiec się nie opłaca bić. Na Magusia mamy 1% na tą istotę pozaziemską. Dobra, to są dość niskie procenty, więc lecimy z przebierankiem. Lecimy z przebierankiem. Od razu mówię, w piątek kolejny mamy legendarny loszek. Mamy legendarny loszek, więc po prostu nie będę tutaj nie wiadomo jak dociskał. Jeszcze się trochę tutaj poprzebieramy, poogarniamy i tak dalej. Poulepszamy te itemki, no rozumiecie, o co chodzi. Natomiast nie będę tutaj dociskał nie wiadomo jak, bo już czekamy i przygotowujemy się na legendarny loszek. Ale coś tam poprzebieram oczywiście. O, tu mamy punkty życia, także pięknie, od razu się przyda. No punkty życia 15%, chociaż na naszą postać też by wypadało ogarnąć. Ale może się przypadkiem zdobędzie. Tu mamy punkty życia, tu mamy punkty życia. To już było w kiblu, więc to możemy wyrzucić. To możemy wyrzucić. I te dwa kupię, żeby zmienić runki na przyszłych itemkach. Nie mam pojęcia, Mortalo, ile pójdzie. Czy były liki itemków z legendarnego lochu? Nie było jeszcze.
Jeszcze nie było. O, proszę bardzo, piękna inicjatywa. Karolincia spamuje nakarmpsa.olx.pl. Można wejść w link i nakarmić pieska. Klikajcie, karmcie. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Nie ma tam cię. Karma dla Patryka, no way. Ale kurwy, no nie mogę po prostu. Ja pierdolę. Fiuty, no fiuty po prostu. To weź się do roboty. Ale z czym mam się wziąć do... A, że z tym likiem itemków, ale ja nie mogę likować. Ja nie mogę likować. Nawet jakbym miał takie grafiki, to dopóki nie będą oficjalnie w grze, to nie mogę. Niestety. Dobra, tu mamy plus 2, tu mamy plus 26, tracimy pancerza, ale wymienię. Już się nie będziemy napinać o takie pierdoły. Dobra, i co ja jeszcze muszę wymienić? Muszę wymienić rękawice i ewentualnie brońkę. A, czyli mogę pozamieniać. Mogę zamienić sobie tutaj, na tą klatówę. Tu mogę zamienić na ten paseczek od razu. I lecimy dalej, szukamy dalej. Buciki nas nie interesują już w tym momencie. O! Kurwa, plus 18. To gówno jest ta broń. To mogę Magusiowi ją kupić. A tą damy do kibla i sprzedamy. W sensie rozmontujemy. Dobra, to jak mi brońki dają tak mało i jeszcze właśnie rozrzut był słaby, to w takim razie jeszcze spróbujemy jakieś rękawice zdobyć i lecimy dalej. To widocznie broń mi nie daje za dużo. Tu plus 9. Jeżeli chodzi o runki, to też o wiele lepszych nie dostanę. Te 8% na ten moment nie jest złe. Myślałem, że jeszcze przez te ostatnie dni tutaj jakieś skipy podostaję w zarządce areny. Aczkolwiek niestety dostałem na 3 dni, dostałem w 2 dni ulepszenia, więc... No nie, nie. Właśnie nie mam pojęcia, Munik. Zapowiedzieli to jako nową edycję, jako zupełnie... Zresztą ja to mówiłem w filmie. O kurwa. Nie no, to już mogę wymienić. 10% runka? I jaki rozrzut dojebany, większy od tamtego. Dobra, no to można wymienić, skoro się coś takiego trafiło. I są rękawice, tylko na wszystkie staty, ale dobra, chuj w to. Punkty życia są... A, ja tu miałem już punkty życia. To wymienimy punkty życia tu. W ten sposób. Odzyskamy sobie klejnot i tyle. Dobra, gabinet magii. Nie ma co. Jakie masz E, Marcin? Mam 137 prawie kwadrilionów. A jakie to jest E, to nie mam pojęcia. Musiałbym sprawdzić na tej rozpisce z runami. Can you speak Czech? Of course I can. Zdrawim. To chyba nie po czesku, nie? Ahoj, ahoj, ahoju czeski bratku. Ciao, ciao. Exactly, ciao. O, dobra, o to mi chodziło. Ile ja mam w ogóle punktów życia? 13%, to by nam się jeszcze przydały. A, i to też jest pierścionek, kurwa, ale gówno. Też jest, kurwa, plus 9? A, bo punkty... Chociaż nie wiem, ulepszoną jakoś niby założyłem jedną, ale... Dziwne, dziwne. Lecimy dalej. Kolejny pierścionek, proszę bardzo. Fajnie, fajnie nam idzie ten event epicki, nie powiem. Jakie pytanie, Mortalo? Za dużo się dzieje na tym czacie, żebym każde pytanie mógł wyłapać. Czy masz trendsetera na tym koncie? A wiesz, że nie wiem? Chyba nie mam. Ja tu nawet na turysty nie mam. Trendsetera też nie mam. Ale trendsetera to tam się zrobi, jak się zmieni wygląd. To akurat nie jest nie wiadomo co. Jakie są boosty po złotych ulepach w arenie? Mortalo, platyny. Po prostu platyny. Jak wszystko ozłocisz i przyspieszysz, to platynki. Plus 15, no to nie jest za dużo, ale niech będzie. I jeszcze trinket. Trinket też nam nie da za dużo. Ale no wymienimy go. I przy okazji jeszcze jedne punkty życia nam by się przydały. Zmień wygląd paska. Ho. Bez kitu.
O, i mamy trinkecik, dobra, tylko tu musimy runkę zamienić. Pyk. I co? I brakuje nam 2% jednego. To już to 2% sobie znajdziemy na zwykłym itemku. Premia do PD. Łączna odporność. Punkty życia 2%, dobrze. I wymienimy, co my tu mamy. Wymienimy na przykład to. W ten sposób. Za mało mam runek, żeby tu się w runy bawić, tak szczerze. To możemy rozmontować. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy przebrani. Te rękawice mnie trochę bolą, ale rękawice nam może z jakiegoś lochu polecą albo coś. Także powiedzmy, że jesteśmy przebrani. Możemy potkę na intę kupić. O, na HP nam się w ogóle kończy niedługo. Ale to później. Jesteśmy przebrani, a bez kitu jeszcze itemki musimy ulepszać. Ulepszyć, no, to prawda. Tak, tak. Dobra, ulepszymy myślę jakoś razy 5. Jezu, jak to się szybko ulepsza. What the fuck? Wstępnie razy 5. Legendarne sobie ulepszymy mocniej. Jak się przebierzemy. Dobra, jest razy 5. Gicior. I teraz możemy sprawdzić procenciki. Włodek motowadny 0,30% tylko. Kurde, no tak naprawdę oprócz wieży, na którą mamy 5% i tej istoty pozaziemskiej, na którą mamy 4,5%, to nie ma co klikać. Nie ma co klikać tak szczerze. Dobra, lecimy w istotę pozaziemską w takim razie. O, szybko padło. Zwiadowca 56, tu możemy wymienić jak najbardziej. Cyk, cyk. Strefa mroku. Smog obłędu, na niego pewnie też mamy sporo procent. A tu w ogóle jeszcze 9 to będzie maguś. Z tym magusiem nie cookie streamer. Mówiłem, że dzisiaj tego nie robimy, jak sprawdzałem pierwsze konto. O, tu hełmik bardzo fajny, od razu runka, dobra. To możemy sobie rozmontować, lecimy dalej. Jutro. Jutro będzie raczej streamek, w sumie na 100% będzie jutro streamek. Także jutro zapraszam. Ewentualnie potem, jak się będziemy nudzić już, jak skończymy klikać na tym nekro. Nie i chuj, no kurwa, no. Potem na YouTubie mi będą pisać komentarze: Jezu, co ty robisz, w ogóle się nie skupiasz, tylko że... Te osoby z YouTube'a, które oglądają pocięty zapis, nie wiedzą, że tu siedzi kurwa prawie 500 osób. Ja muszę robić 15 rzeczy naraz i ogarniać kurwa 15 tematów, czytać czat, sprawdzać postacie. Wszystko kurwa. Rozumiecie? No chcę się skupić przynajmniej na jednej rzeczy. Bo mnie będą potem wyzywać na YouTubie. Sadek. Dobra. Tu runkę, jak już mamy dobrą, to możemy dać Kunegundzie. Lecimy dalej. Syzyf, męczennik. Dobra, weźcie tam. Hashtag zapierdol. Trzeba było do budowlanki iść. Dobra, odpierdolcie się ode mnie. O, padło. Na 300 subów Drunk Live z giveawayem. Nie będzie już Drunk Live'ów na razie. Ostatni Drunk Live to było za dużo. Także na razie musimy zrobić przerwę. Dobra, i teraz mamy maszynę do zabijania. Zobaczmy procenty na nią od razu. Ponad 1%, sporo. To możemy spróbować ubić jeszcze. To jest w sumie... to jest w sumie... O, szybko padło jak na 1%. Jedna z niewielu rzeczy, która nam daje w tym momencie dużego expa, nie? Na włodka nam w ogóle spadło, było 0,30, jest 0,20, co ciekawe. Także włodka raczej dzisiaj nie ubijemy. Wieżyczkę jeszcze możemy pokonać. Nie chodzi o oszczędzanie, po prostu sobie zrobiła dwa dopierdolone hot dogi, które wyglądają ślicznie, posypane kurwa prażoną cebulką, paróweczka kurwa, ketchupik, wszystko kurwa idealnie. I je przy mnie to. A mi nie zrobiła. Nie będę ci jadł. Zjedz sobie. Tak, powiedziałeś na początku, że to były dwa dla ciebie. A co ona, twoja kucharka prywatna? Nie kucharka prywatna, ale ja jestem w pracy. Jak ona jest w pracy, to ja robię różne rzeczy. Na przykład rozgotuję makaron. Albo coś koło tego, nie? Zamów sobie kebaba i git. Wczoraj już jedliśmy kebaba na fejmie. Także kebaba nie. Ok, to mamy z głowy. Lecimy dalej. Nie masz wszystkich klejnotów na magu? Wiem, bo mi jeszcze nie poleciały, ale
skip klejnotu teraz to jest około 40 grzybów, mi jest szkoda grzybów. Ja po prostu dociskam jakieś resztki, co tylko mogę po tym przebieraniu, co tu mi się jeszcze uda zrobić i czekam na legendarny loszyk na tym nekro. To jest taki, nazwijmy to mini event epicki. Dużo wczoraj wymbomboliłeś? Nie, wypiliśmy jedno winko. Także niedużo, nawet nie poczułem w zasadzie. Dobra, to nam jeszcze siadło, pięknie. Teraz mamy Magusia, to niedobrze. To możemy rozmontować przy okazji. Tornadko. Tornadka jeszcze na pewno zrobimy po tym przebieraniu sporo. Mój ziomek kiedyś prawie spalił kuchnię, gotując torebkę ryżu, więc... O, no to widzisz. Zdarza się, no Jezu, nie każdy jest dobry w kuchni, tak? Ja się staram nauczyć coś robić, ale no, potrzeba czasu. Grudzień bez alko i wczoraj piłeś, co? Ale bez takiego alkoholu, wiesz, bez takiej alkoholizacji ciężkiej, jak na przykład na Drunk Streamie była. Wiadomo, że jakieś tam piwko, dwa, winko z okazji takiej, jak był Fame na przykład wczoraj. No to się wypije, nie? Na którym levelu powinno się zamykać wieże? No tak 320 maksymalnie w tym momencie, wydaje mi się. Weekend epicki, bieda edition? No powiedzmy. Nie chce mi się tryhardować, w sensie szukać jakichś sztos itemów i tak dalej. Jak wiem, że za 5 dni i tak już je zmienię. Ubijesz już te pumy? Jak... A, dobra. Przypomniało mi się wczoraj na fejmie. Ej, ale przecież nie zapytałem. Też jestem zdania, że piwko albo 10 to nie alkohol. Nie no, 10 to mi się nakurwił jak szmata. Ale... jedno, dwa piwka to luz. Zjebany jest Fabiański? No znaczy zjebany. Zarobił swoje i wyszedł, nie? A to, że opinia ludzi będzie taka, jaka będzie, jaka jest już w sumie, no to druga sprawa, nie? No dziwny człowiek, to akurat prawda. Dobra, tego już chyba nie pchniemy. Szkoda, wypadałoby to tornadko 300 przechylić, ale jest jak jest. Teraz tak, strefa światła, mamy jeszcze ten kapelusz gadki. On nam ładnie padnie. Kwachargus też, zobaczcie. Puszuś chyba też nam jeszcze padnie. Puszusia chyba też jeszcze machniemy, tak jak mówię. Dokładnie, mamy 2,75 level. Okrągły level dobity, gitara. To możemy sobie sprzedać. I teraz tak, smoczy skarbiec pamiętam, że jeszcze miałem do ubicia. Były ładne procenty na niego, cyk. Tego możliwe, że też zrobimy. I tą poirytowaną matkę smoków może też. Ja dzisiaj DH300 level złożyłem dla Beki po itemy. Staty po 13k miał i git. O, no to zajebiście. Chłop zarobił 1,5 miliona w 2 minutki niecałe, no. Dobrze, sprawdźmy jeszcze raz te procenty. Włodzimierz Motowadny 0,34. Na króla w Hemoridorze mamy prawie 20%. Tego króla sobie możemy ubić. Dokładnie. To możemy w sumie rozmontować, bo już mi tu rozmontowań za dużo nie będzie potrzebnych. Teraz tak, co dalej? Ara Pedagog to jest ten, dokładnie. Tą szkołę jak się napocznie, to ładnie to idzie, pierwszych kilku. Czy jak mam setny level od początku EU8 grając free to play, to git? Troszeczkę za mało wydaje mi się. Troszeczkę, chociaż, no ile? 3 tygodnie minęły, ponad 3 tygodnie. Wydaje mi się, że mógłbyś mieć więcej. Takie mam przeświadczenie. Śpiewające syreny. Na nie mamy jeszcze 3%, to są te. Je możemy ubić. Cyk. W ten sposób. I co? I coś tu jeszcze machnę? Może spróbujemy kolejny kluczyk dostać. Ale grzyby się już kończą. Także i tak tu za wiele nie zwojujemy. Okej, na Smoluma jeszcze 9%. To jego możemy ubić. Smolum. To jest ten. A jakie pytanie, Ekles, bo nie wiem.
Dobra, Smolum nam jeszcze padł. Nie oglądam tych walk, bo sami widzicie, ile one dają expa. Nie ubiliśmy dzisiaj nic, co nam by dało jakieś, wiecie... co by wyglądało na ciekawszą walkę, o, może w ten sposób. Na znowu pająki prawie 2%, to nawet tego nie ubijam. To już nie są takie wysokie procenty. Dobra, poleci mi kluczyk. Daj kluczyk za pierwszym. Kurwa, jeszcze klejnot na szczęście, co nam w ogóle nie jest potrzebny, do chuja. Kurwa, a ten kluczyk to do czego jest? O, a tego to ja bym nie ubił z bomby? Chyba nie. A nie, 2% mamy na niego. O kurwa. Dobra, on nam da 300 milionów expa. Holy shit. Ekles, powiedziałem ci, że tak średnio. W sensie nie jest to zły wynik jak na ponad 3 tygodnie, ale mogłoby być na pewno lepiej. Dobra, siadło. Okej, to nie było takie głupie wcale to skipować. Tak szczerze. Na zdrowie, kochanie. Nie wytnę. Znaczy mogę wyciszyć, bo akurat się coś dzieje, więc tego bym nie wyciął, ale wyciszę ścieżkę. Specjalnie dla ciebie. Dobra, kolejnego chyba też ubijemy w ogóle. Opuszczony wartownik 0,74. To jego jeszcze może machniemy. 0,74 to nie są takie złe procenty. Ja mam na grzale owoce leśne z taką jakby... takie zmrożone. Z takim posmakiem takiego chłodku. To się nazywa Darkline Ice. Zajebiście smakują swoją drogą. Bardzo, bardzo dobre. Dobra, zobaczcie jak nam to w ogóle łatwo padło. 278 level. No coś tam widzieliśmy dzisiaj. Krytyczny karczmasz 0,54. Może by jeszcze siadło. 0,54 to już nie są wysokie procenty, ale też nie są wcale aż takie niskie. A czekajcie moment, jakbym wydał w ogóle golda, bo mi się już tu goldzik za bardzo nie przyda. Zaraz będzie mały, zaraz będzie. 2,300. Resztę dajemy w HP. I dobra, i teraz spróbujmy. No dawaj, dawaj, proszę. Ostatni. Ostatni jaki chcę, żeby dzisiaj padł. I już więcej nie robię, przysięgam. Już nic więcej nie chcę ubić. No jebnie jakieś kryty z ogara. Takie kurwa spod jaj, żeby wyszły. Siema, chciałem się pochwalić, że wróciłem do gry na EU1. Witam cię, zmyślony. Cieszę się, że wróciłeś. Bardzo mi miło. Dawno cię w sumie na streamkach nie było, bez kitu. I masz ikonkę Prima, której nie użyłeś na tym kanale na pewno, bo nie masz tu suba. Mam nadzieję, że naprawisz to. I zostawisz tu subika z Primika. I to się tyczy każdej osoby, która ma Prima i go nigdzie nie zużyła. Przypierdol tego Prima teraz, bo przypominam, że dzisiaj największe kody na grzyby idą do subskrybentów na dzisiejszym giveawayu. Tylko i wyłącznie subskrybenci. Dobra, jeszcze 50 grzybów na niego. Od teraz, 50 grzybów. Siądzie to siądzie, nie siądzie to nie siądzie. Proszę cię, padnij. Padnij. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, chuj. Trudno, trudno, zdarza się, nie siadło nam. Ile dzisiaj wbiliśmy leveli, widzowie? Ktoś pamięta, jaki mieliśmy na początku? A, w sumie to sobie mogę... A nie, bo to już było po klikaniu. Pamięta ktoś, jaki był level na początku? 11 leveli, no to nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Teraz mamy tak, na Hemoridor znowu pająki 2,5%, na krytycznego karczmarza, co ciekawe, nam spadło, było 0,54, teraz mamy 0,44, Włodek Motowładny 0,22, Smoczy Skarbiec 0,02 i reszta wszystkie lochy not possible. Oczywiście nie mamy odblokowanego lochu w strefie mroku kolejnego, na niego by były pewnie sensowne procenty, ale to już na spokojnie, jak się przebierzemy na legendarnym lochu, to będziemy lecieć po level 300. I z klikanka to by było tyle. Runki sobie ogarnąłem na punkty życia, więc w sumie gicior. Itemki powymieniałem. Nie ma tragedii. Kończąc tutaj wątek nekromanty,
278 level, pewnie 300 wleci za tydzień na legendarnym lochu, więc gicior. Jeżeli chodzi o jakieś tam poboczne rzeczy jeszcze, żeby zamknąć odcinek, mamy 6 aurę w tym momencie, wbiliśmy, to mogę też od razu rozmontować, to by wypadało do wieźmy zostawić, ale nie mamy miejsca. Zarządca wygląda tak w tym momencie. Brakuje nam jeszcze ozłocenia tutaj i przyspieszenia na kible i będziemy już mogli mieć platynki. Także gicior, ulepszyliśmy sobie te itemki, jak widzicie. Jeden czar póki co uwiedźmy i 35% do kolejnego. To jest czar, który mamy na EQ do awki, bo na tym się nie przydaje. Pupilki powolutku do przodu. Dzisiaj musimy złapać jeszcze trogloda, ale to już sobie złapę na spokojnie. Lożki, no to widzieliście wszystko. Twierdza stanęła na poziomie 13, teraz lecą kwatery na 12. I póki co na tej twierdzy i kwaterach się w ostatnim czasie skupiliśmy. Tutaj mamy serce 9, traktor 9, trenera 9, wrota 9, komnatę 9. Zbieramy sobie duszę powolutku. Trenera ulepszyłem ostatnio na 9 przed klikaniem lochów. Ildyjka sobie bardzo dobrze radzi, 255 średni. Co chwilę jakieś wyprawki trzaskamy, za wiele się tu nie zmienia, jeżeli chodzi o jakieś wymiany. I co? I sprawdźmy może topeczkę. Jak wygląda topka po 3 tygodniach i 2 dniach serwera nowego europejskiego 8? Tak, ja to zaraz zrobię, zaraz nakarmię, zaraz wszystko tu poklikam, ale już chcę, wiesz, tak zwieńczyć to klikanie, powiedzmy. No, najwyższy level na serwerze jeszcze po tym weekendzie epickim, Renervate 320 łowca demonów, myślę, że to nikogo nie dziwi, szczerze mówiąc. Natomiast mamy jeszcze tutaj 319, mamy Paladyna 316, tu też parę 319. Także no już tych 300 się sporo pojawiło. Tu Gilmak w ogóle wojem 300 plus również. Nef 308 wojem, ładnie. Zobaczcie, w ogóle to nie wygląda, jakby to był serwer, na którym startował nekromanta. Ile tych nekromantów mamy w topce? Raz, to jest chyba najwyższy level w ogóle. Dwa i tyle. Dwóch nekromantów top 31 na serwerze, który wychodził razem z nekromantą, jakby nie patrzeć, nie? Także śmiesznie. Gildyjki robią wyprawy, więc jeszcze ranking nie jest aktualny, powiedzmy. Twierdze nieistotne, pupilki 149 pozycja, strasznie słabo. Topowi gracze już mają po 43-44 pupile z tego, co widzę. No i podziemia też niezbyt istotne. Ranking póki co. I tyle tak naprawdę.